Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się sekretami urody Jennifer Lopez. Myślę, że wiele z Was chce poznać, co ona robi, że tak wygląda. Zapraszamy. Na dzisiejszy odcinek zaprasza Nutridom, sklep i aplikacja z wyselekcjonowanymi kosmetykami. Pamiętajcie, że Nutridom oferuje bogaty asortyment produktów do pielęgnacji twarzy, jak i ciała oraz różnego rodzaju kosmetyki do makijażu. J.Lo. J.Lo. No, kto nie zazdrości, że w tym wieku wygląda tak dobrze, bo mówmy sobie, jest to już kobieta po 50, a patrząc na przestrzeni tych kilkudziesięciu, można już powiedzieć, ona wygląda lepiej niż kiedyś. To prawda, ale jakby epic. Pierwszy teledysk, pierwszy film, a te filmy czy teledyski, które nagrywała całkiem niedawno, i ja nie widzę wielkiej różnicy. Ta. Jak ona to robi? Na szczęście okazało się, że jest całkiem rozmowna w kwestii swojej pielęgnacji, więc udało się dotrzeć do naprawdę wiarygodnych źródeł tego, co faktycznie może robić, żeby ta uroda, no właśnie, żeby to glow, żeby czy jest szansa młodość, na nas, żebyśmy czy jest szansa, ona, żebyśmy mogły wyglądać jak J.Lo? Naszym zdaniem tak, bo same, jak się okazuje, przemycamy podobne rzeczy w naszej pielęgnacji. Tak, przede wszystkim coś, co bardzo mi się podoba, taki trend, który mocno promuje J.Lo, to używanie SPF-u, krem z filtrem przeciwsłonecznym. My o tym w ogóle mówiłyśmy w pierwszym odcinku na tym kanale, więc wracamy do tego odcinka, jeżeli jeszcze nie widzieliście, i koniecznie nadróbcie, bo to jest bardzo, bardzo ważny odcinek, taka podstawa pielęgnacji. I faktycznie Jennifer Lopez wielokrotnie podkreśla, że dla niej dbanie o skórę to przede wszystkim ochrona, prewencja. Bo wiadomo, krem z SPF-em, przede wszystkim 50, taka wiecie, o jaki wiek, taka najmocniejsza ochrona, bo 50+, tutaj już nie chodzi o to, czy jesteście blade, czy ciemniejsze, czy się dobrze opalacie, czy nie, to nie o to chodzi. Bo J.Lo ogólnie jest, wiecie, latynoską, ona ma ciemniejszą karnację, a mimo wszystko ten SPF u niej bardzo często się na twarzy pojawia, często, no praktycznie codziennie, jak o tym mówi, że to jest taki pierwszy krok do tego, żeby w ogóle wyjść na zewnątrz, dlatego że krem z SPF-em nie tylko chroni naszą skórę przed poparzeniami, przed jakimiś przebarwieniami, ale właśnie jest to prewencja przed powstawaniem zmarszczek. I my z Karolą naprawdę jesteśmy pod tym względem, no bardzo systematyczne również. Od powiedzmy paru już lat też bardzo mocno edukujemy w tym temacie, więc mogłybyśmy taką piąteczkę z J.Lo sobie totalnie zbić. I pamiętajcie też o tym, że SPF-ów używamy nie tylko latem, nie tylko w wakacje, kiedy mocno świeci słońce, ale również zimą i jesienią. Zawsze jesteśmy na to narażeni. I w ogóle jest taki bardzo popularny test w internecie. Nie wiem, czy widzieliście, gdzie taki mężczyzna, który jeździł na tirach i widać, że on zawsze miał po jednej stronie więcej promieni słonecznych padających przez okno, przez szybę, i połowę twarzy ma naprawdę bardzo mocno pomarszczoną w przebarwieniach, a druga część twarzy, która była bardziej w cieniu, wygląda zdecydowanie młodziej. Ja tylko dodam, że nie bójcie się właśnie tych mocniejszych, intensywniejszych właśnie jakby SPF 50, to niekoniecznie musi być zaraz tłusta, bieląca konsystencja. Nie, nie. Teraz, kiedy właśnie ten etap i ten krok stał się tak popularny, te produkty po prostu to jest marzenie. Idealna baza pod makijaż. Tak, a dodatkowo też taki SPF daje glow, no, a J.Lo też się kojarzy glow. Z glow i się rymuje. J.Lo glow, a to, co może dodać jeszcze glow, ale swoją drogą to jest coś, co ja się bardzo ucieszyłam, że okazało się, że J.Lo przemyca w swojej pielęgnacji. Masz nosa. I to jest konkretnie składnik. Składnik, na który ona mocno zwraca uwagę, żeby faktycznie występował w jej łazience, w jej kosmetykach, czyli róża. Róża, jeżeli oglądacie nasz kanał, czy też kanał Beauty Talks, ja naprawdę wielokrotnie podkreślałam, że faktycznie jest to jeden z moich ulubionych składników, ponieważ jest bardzo uniwersalny i działa, no właśnie, przede wszystkim tak kojąco, a szczególnie, kiedy na przykład mamy tendencję do zaczerwienień, do takiego rumienia, wiecie o co chodzi, że tak. Po prostu ona łagodzi i wyrównuje delikatnie ten kolor. Zresztą płatki róży mają w swoim składzie, że tak powiem, witaminę C, więc to jest też właśnie to rozświetlenie. Ale też, no właśnie, na przykład formuła mgiełki, to jest w ogóle coś rewelacyjnego. Bo od to jest tego po prostu, warto zacząć, od nie? Tego warto zacząć. Taka róża, to jest nawet jakby utrwalacz makijażu, odświeżacz makijażu. Można to spryskiwać w ciągu dnia, więc to jest cudo. No a J.Lo jakby wie, że róża po prostu cudownie koi i łagodzi, ale też nawilża. Ale właśnie ta wspomniana witamina C, to też jest coś, na co warto zwrócić uwagę i warto przemycić, bo tak robi właśnie Jennifer, czyli właśnie to rozświetlenie, wyrównanie kolorytu twarzy. SPF. Połączenie z SPF-em, bo witamina C oczywiście również wspomaga i działa jeszcze też właśnie jakby przeciwsłonecznie, chroni naszą skórę, więc to jest takie idealne kombo. SPF, róża, witamina C, zapamiętajcie, bo tutaj warto słuchać J.Lo. No i J.Lo również no, stosuje kwasy, słuchajcie. To jest też taki temat, o którym mówiłyśmy na Beauty Talks wielokrotnie,
że można się go wystraszyć, ale jest bardzo dużo kwasów, które są delikatne, które śmiało możecie używać, stosować w domu. Nie musicie chodzić do kosmetyczki, kosmetologa, dermatologa. Są takie kwasy, my bardzo polecamy migdałowy, bo to jest taki idealny kwas na sam początek, ale J.Lo podkreśla, że jest wielką fanką kwasu glikolowego. I faktycznie ten kwas my obie już stosowałyśmy w swojej karierze pielęgnacyjnej i no, nie dziwimy się, że bardzo lubi ten kwas, bo on ma też szerokie zastosowanie. Z tego co J.Lo mówi, to ona najczęściej nasącza kwasem swoje takie po prostu płatki kosmetyczne i przeciera twarz, dekolt, szyję, żeby dbać kompleksowo. Pamiętajcie o tym, że to nie tylko twarz, to też szyja i dekolt, tutaj najbardziej widać wiek, więc trzeba działać bardzo tak holistycznie. A u J.Lo nie widać? Nie widać, nie wiem, po prostu to jest niesamowite. Nie, po prostu nie mogę w to uwierzyć, że ona naprawdę tak, ta pielęgnacja, ja muszę to wszystko robić, naprawdę. I ten kwas glikolowy przede wszystkim pięknie złuszcza taki martwy naskórek, który gdzieś tam powoduje, że macie suchą skórę, wtedy też powstają bardziej zmarszczki, cery suche bardziej będą narażone właśnie na to, żeby tych zmarszczek było więcej, więc trzeba uważać, ale jednocześnie kwas glikolowy też wygładza skórę. A wygładzenie u J.Lo jest po prostu, wiecie, czasami ma się wrażenie, że to jest taki totalny photoshop, nie? Tym żadne... bardziej, że ona podkreśla, że tam żadnych botoksów, że żadnej chirurgii jeżeli stricte. Jeżeli tak jest, to dziś wszyscy glikolowy kwas nakładamy. Pamiętajcie tylko właśnie, że to jest też bardzo ważne połączenie, że kiedy już sięgacie po kwasy, to jednak to jest taki składnik lekko drażniący. Jeżeli już później po takie bardziej większe stężenia, no to ten SPF rano, to jest jak złoto, to po prostu musi się pojawić, żebyście nie miały przebarwień, podrażnień, jak macie cerę wrażliwą, na przykład jak ja, ale to też masz wrażliwą. Więc ogólnie to ten SPF, widzicie, wszystko wraca, nie? Najlepiej w ogóle kwas, rano nakładamy tonik różany i później SPF, petarda, po prostu jesteśmy wszyscy jak J.Lo. Wszystkie te kroki są bardzo istotne i na pielęgnacji dzisiaj oczywiście chciałyśmy się skupić, bo faktycznie to jest jakby podstawa. Bez tego nawet dobry makijaż nie będzie wyglądał ładnie, jeżeli skóra nie będzie odpowiednio zadbana i tak z pewnością jest właśnie u J.Lo. No ale nie oszukujmy się, że jeżeli chodzi o stan naszej skóry, no to tutaj Jennifer na pewno ma, powiedzmy, trochę łatwiej ze swoimi wszystkimi zasobami, ale trzeba pamiętać, że tutaj oczywiście odpowiednia dieta i ewentualnie suplementacja jest bardzo istotna też i wpływa korzystnie na to, żeby skóra wyglądała lepiej, młodziej. No i oczywiście ruch, no bo jednak jak zresztą nawet zobaczymy wszystkie teledyski J.Lo, no rusza się niesamowicie i myślę, że ten taniec faktycznie jest w jej życiu bardzo istotnym elementem i jest też bardzo fajnym pomysłem właśnie na ruch, jeżeli nie jesteście fanami siłowni, treningów czy takiego ruchu, do którego musicie się zmuszać, to może właśnie warto odpalić dobrą muzykę, zatańczyć choćby nawet przy nutach J.Lo i po prostu się poruszać, bo to oczywiście też bardzo wpływa korzystnie na to, jak wasz organizm się starzeje, albo wręcz odwrotnie, żeby właśnie wszystko spowolnić. Więc jak widzicie, udało nam się dotrzeć do takich fajnych tipów. Fajnie, że są takie szeroko dostępne, że to dokładnie. Nie jest taka wiedza zakazana, bo na przykład bardzo droga, że po prostu musicie iść konkretnie do jakiegoś specjalisty, wydać majątek i wtedy będziecie tak wyglądać. Tylko fajnie, że ona też tak prosto pokazuje te pielęgnacje. U niej w ogóle na Instagramie też bardzo często to widać. Super. Faktycznie, jeżeli chodzi o rysy twarzy, one na tej przestrzeni lat się nie zmieniły, więc ja zaczynam wierzyć, że naprawdę tam nie było mocnej chirurgicznej ingerencji. Nie ma naprawdę nic. Nie ma tam właśnie żadnych podnoszenia, wypełniaczy, że nie ma tam takiej sztuczności jak u niektórych innych celebrytek czy gwiazd. Ona wygląda z klasą. Wygląda bardzo, starzeje się z klasą, tego starzenia oczywiście właśnie nie widać i bardzo tego zazdrościmy, więc jak widzicie, wszystkie te etapy dzisiaj są naprawdę bardzo istotne i chyba powoli będziemy się już żegnać. Dajcie znać w ogóle, czy Jennifer Lopez to jest wasz typ muzyczno-aktorski, czy lubicie? I uroda, czy podziwiacie tę latynoską urodę? My jak najbardziej jesteśmy fankami. Oczywiście będziemy wdzięczne za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję i czekamy na wasze komentarze i jeżeli macie ochotę z nami jeszcze poplotkować, albo chcecie, żebyśmy się dowiedziały jeszcze o kimś, czegoś, to my chętnie taki research zrobimy za was i powstanie kolejny odcinek, także koniecznie dawajcie swoje typy. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!